Marek 5, 21 do 43. To jest historia o córce Jaira, prawda? I w środku, w tym tekście, jest chyba włożony tekst o kobiecie krwawej, prawda? Tak, to jest bardzo ciekawy tekst, bo zaczyna się od tego, że tam przychodzi ten Jair, mówi: moja córka bardzo jest chora, przyjdź, uzdrów ją, nie? I w pewnym momencie on idzie, jakaś kobieta z tyłu łapie się go za ten cicit, czyli ten miejsce, gdzie były frędzle modlitewne, chwyta go, może za beged, czyli za sam koniuszek, szaty, doznaje uzdrowienia, on się odwraca, to się mnie dotknął, bo czuje, że moc z niego wyszła, a po stole są zdziwienie, ludzie przecież się pchają na ciebie. No i wreszcie patrzy, jest ta kobieta, ona opowiada swoją historię, że przez 12 lat, tak, była krwawiącą kobietą, miała krwotok, czyli ciągle ta krew z niej wychodziła. I przez to dotknięcie wszystko z niej ustąpiło, nie? Została uzdrowiona. Bo wreszcie uczepiła się właściwej osoby. Czy coś chce wam przez to dać do zrozumienia, mówiąc w ten sposób? No właśnie. No i teraz idzie do domu dalej. On jeszcze jej mówi na koniec: córko. Bardzo ciekawe słowo, nie? Jak klucz, nie? Właśnie, słowo jak klucz. I idzie do domu, do tej córki Jaira, każe tylko z rodzicami być, ujął ją za rękę, podnosi ją, mówi: Talit Hakum, córeczko, mówię ci, wstań. Dziewczyna wstaje, nie? Być może nigdy w życiu ktoś do niej tak nie powiedział: Talit Hakum. W życiu usłyszała to i dlatego aż ze śmierci wstała, nie? Ze zdziwienia, że ktoś powiedział jej córeczko w ogóle, bo tak to może inaczej do niej się zwraca. W każdym razie, czytając ten tekst i mając go przed oczyma, możemy sobie pomyśleć tak, że nawet te dwie kobiety, kobieta 12 lat cierpiąca na krwotok i córka Jaira 12 lat mająca, może mają ze sobą coś wspólnego. Może to jest historia o jednej kobiecie, tylko w dwóch okresach życia. Może być tak? Jakby ewangelista mówi, ponieważ ta dziewczyna miała taką historię z rodzicami, dlatego później przez całe życie szukała kogoś, kto by mogłoby się uczepić i cierpiała krwotok. Można tak zinterpretować, nie jest zabronione to. A może ma nawet jakieś podstawy w doświadczeniu ludzkim. Taka interpretacja. W każdym razie obydwie, jedną i drugą, uzdrowiło możliwość uchwycenia się miłości. Może nawet jest to jedna osoba widziana w dwóch różnych okresach życia, jak powiedziałem. Ktoś tam w różnych interpretacjach sugerował obraz dwóch przymierzy, nie? Stary Testament, Nowy Testament, no taka alegoria. Córka Jaira to Izrael, krwawa kobieta to kobieta, można też tak. Ale i to światło nie odsłania pełni kształtu tej historii. Posłuchajcie, na pewno mamy historię pewnej kobiety, która szuka uzdrowienia. I uzdrowiło ją to, że wreszcie mogła się kogoś uczepić. Że mogła wreszcie się kogoś uchwycić bez obawy krzywdy, zranienia. Gdy się nie ma nikogo takiego, łatwo o chore życie. Całe mienie wydała na lekarzy, tak. To znaczy, że wszystko oddawała, byleby tylko ktoś się nią zainteresował. Tu nie chodzi o lekarzy, tylko o interes. Wszystko by dała komuś, żeby ktoś się nią zaopiekował. Będziecie mieli mnóstwo takich kobiet przychodzących do was. Że wszystko da, żeby tylko ktoś się nią zainteresował. Czyli jej chore życie polega na tym, że nikt się nią, tak, że nikt na nią nie zwróci uwagi. I to jest i niebezpieczeństwo, i wielka łaska jednocześnie, kontakt z takim człowiekiem. Bo jak jej źle zwrócisz uwagę na siebie, nie, a nie na Boga, to się nie odczepi od ciebie. A jak jej zwrócisz uwagę na Jezusa Chrystusa, to ona się uczepi tego Jezusa Chrystusa, nie, i od ciebie się też odczepi. A jeśli nawet za szybko się nie odczepi, to jest uczepiona we właściwym miejscu. Tacy ludzie muszą się do kogoś doczepić. I ty musisz wiedzieć o tym, do kogo ją doczepić. Na ślepo nie możesz działać, bo poranisz się biją. Mówiłem już o ludziach, którzy nawet zdolni są zachorować, byleby tylko ktoś się nimi zainteresował i użalił nad nimi. Potrzeba miłości u ludzi jest tak wielka, że ktoś, kto ją ma niespełnioną, jest gotów sam siebie zranić i zadawać sobie wewnętrzne zranienia,
aby tylko osiągnąć efekt skoncentrowania uwagi innych na nim. U podstaw autoagresji leży niespełniona potrzeba miłości. I teraz pomyśl, kto jest miłością, która może uleczyć wszelkie głody miłości. My wiemy z teorii, że Jezus Chrystus. Ale kiedy przyjdzie do nas taki człowiek, który nie teoretycznie cierpi, tylko prawdziwie, to musimy też nie teoretycznie, tylko prawdziwie dać tę miłość. A możemy być kuszeni do tego, że sami tą miłość będziemy chcieli wypełnić sobą. To jest tylko milimetr. I pomyłka jest. Annegret Eckhart opisuje w swojej książce poświęconej właśnie temu zagadnieniu autoagresji efekty pewnego doświadczenia dokonanego na stworzeniach najbliższych człowiekowi przez wygląd, niekoniecznie przez myślenie, czyli na małpach. Zaobserwowano, że 50% małp, które były wychowywane w izolacji od swych matek, czyli samice do jednej klatki zamykano, a potomstwo małpy do drugiej klatki, nie? I nie było kontaktu fizycznego między samicą a potomstwem. Obserwowano, co się będzie działo bez kontaktu fizycznego. Okazało się, że potomstwo miało skłonności autoagresywne, raniło się, gryzło samo siebie. Z braku do tknięcia. Pozbawione gestu. Autodestrukcja występowała także wtedy, gdy uniemożliwiano w ogóle uczepienie się futra matki. Rozumiecie? Kiedy potomstwo nie mogło się uczepić futra matki, to się samo raniło, gryzło się. Czy człowiek w podobny sposób może reagować w tych warstwach zupełnie podświadomych? Ależ tak. Teraz przemyśli sobie kobietę krwawą. No dlaczego ona tak naprawdę krwawiła? Dlatego, że szukała lekarzy. A nie dlatego szukała lekarzy, bo krwawiła, tylko odwrotnie. Dlatego nasza rola może być tutaj kapitalna i jedyna w swoim rodzaju, nie? Jeśli dasz właściwego lekarza, uczepisz człowieka do Jezusa i mówisz, no teraz pytaj się, zaczepiłeś się, tak, co zrobiliście? Porównajmy tę naukową informację z tekstem ewangelicznym. Żeby się choć jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa. Ona potrzebuje kogoś, z kim się zidentyfikuje. Kogoś, kto jej powie córko, kogoś, kto jest dla niej ojcem. Czyżby ta kobieta to właśnie ktoś taki, kto był pozbawiony nawet fizycznego kontaktu z rodzoną matką czy zrodzonym ojcem w domu? Być może. Dlaczego mamy powody sądzić, że tak? Być może nie miała w domu nikogo, kto by ją dotknął, kogo mogłaby się uczepić, przytulić, ciągle odpychana, odtrącana, może pomijana po prostu, może nawet nie bita, tylko niezauważana. To wystarczy, nie? Kiedy rodzice są czymś bardzo zajęci. Przyjechała do mnie kiedyś taka dziewczyna, której zupełnie jej nie znałem. W nocy ktoś puka do klasztoru, wchodzi jakaś dziewczyna i mówi, że do mnie, nie? No i wysłuchałem ją tą nocą, nie? I okazało się, że jej rodzice byli bardzo zaangażowani w życie kościoła. Zbyt zaangażowani. Tak zaangażowani, że to dziecko czuło się pominięte. Mało tego, byli tak głęboko w strukturach chrześcijańskich i ewangelicznych, że przychodzili do domu i były tylko same przykazania, nie było czułości. Były cytaty z Biblii, wiecie, no okrutne po prostu to było. Biblia była wykorzystywana po to, żeby w domu restrykcyjnie wychować dziecko. Bez uczuć. I ta dziewczyna przyjechała i była cała rzeczywiście chora. Było mi bardzo trudno z nią rozmawiać, nie? Bo ona nie wiedziała, gdzie czerpać tej czułości. Ode mnie, od kogo? Wytłumaczyłem jej to, pomodliłem się nad nią i później musiałem uciąć tą relację, bo gdybym ja został dłużej z nią, nie? To bym się jej pomylił z Jezusem Chrystusem. Dla tej odrobiny zainteresowania ta kobieta wydała całe swoje mienie szukając ludzi, którzy zainteresowaliby się jej samotnością. Choć trochę ogrzali opiekuńczością, to będzie dla nas wielka pokusa, żeby tego nie dać, ale dać w Jezusie Chrystusie to. Nie? Każdy jest pacjentem swojego losu, ale tylko jest jeden lekarzem, Jezus Chrystus.
Jezus jest lekarzem, który uzdrawia. Wydobywając, powiem inaczej, wyciskając z naszego wnętrza najbardziej chore i ukryte myśli i uczucia, pragnienia i potrzeby. A gdy już je wydobędzie, wtedy tylko Jezus Chrystus napełnia je samym sobą. Nie my. My mamy umożliwić tylko spotkanie między Jezusem a tym człowiekiem. Nie jesteśmy Mesjaszami. Żeby nam się nie pomyliło.